W moim cyklu przedstawiającym bardzo subiektywnie szereg postaci kultury chciałbym dzisiaj poświęcić kilka refleksji Leszkowi Kołakowskiemu, wybitnemu filozofowi, bardzo znanemu, może najbardziej rozpoznawalnemu intelektualiście polskiemu drugiej połowy XX wieku, który żył w latach 1927-2009. I tą moją pogadankę poświęconą życiu i dziełu Kołakowskiego chciałbym zatytułować W poszukiwaniu sensu życia. Mam wrażenie, że postać Kołakowskiego została wpisana przede wszystkim w spory natury politycznej. Jak wiadomo, jako młody człowiek był mocno zaangażowany po stronie państwa komunistycznego. Przeżycia wojenne, śmierć ojca, wielokrotne zmienianie miejsca pobytu, świadkowanie zagładzie polskich Żydów, ale jednocześnie pobieranie w warunkach konspiracyjnych elementarnych nauk, które doprowadziły go do zdania matury pod koniec wojny, spotkania z czasem zaskakujące z ludźmi, którzy wywarli na niego ogromny wpływ, jak nauczyciele, co jest oczywiste, jak książki, ale również ludzie głęboko wierzący, jak Tadeusz Strzaniecki, który uczył go w takiej wielkopolskiej miejscowości, w dworku szlacheckim języka francuskiego. Wspominam akurat o Strzanieckim, bo później został benedyktynem w klasztorze tynieckim i miałem okazję Strzanieckiego spotkać, więc wyobrażam sobie, że ten właśnie nauczyciel francuskiego mógł na Kołakowskim zrobić wrażenie. Podobnie jak inny nauczyciel, a raczej partner, chciałoby się wręcz powiedzieć, rozmów, mało znany, zupełnie nieznany teolog, który zrobił doktorat w Rzymie, również Tadeusz Kardiasz, napisał nawet książkę teologiczną, zupełnie dzisiaj zapoznaną, o miłości. I z nim młody Kołakowski, nastolatek, dyskutował po łacinie na temat zawiłości teologii świętego Tomasza z Akwinu. Te przeżycia wojenne sprawiły, że Kołakowski z ogromnym entuzjazmem włączył się, jak wspomniałem, w budowę nowej rzeczywistości, takiej, można by powiedzieć, pewnej utopii komunistycznej. Jednak dość szybko zdał sobie sprawę, że jego fascynacja tym projektem utopijnym napotyka narastające trudności ze strony partyjnych działaczy, ideologów, dla których Kołakowski był dobry jako narzędzie walki z przeciwnikami ideologicznymi, zwłaszcza z Kościołem katolickim, ale już Kołakowski, myśliciel niezależny, autonomiczny, był dla nich niewygodny. Dlatego dość szybko został najpierw wielokrotnie napominany, wreszcie działacze, w tym pierwszy sekretarz Władysław Gomułka, zdał sobie sprawę, że nie da się opanować Kołakowskiego. Najpierw wyrzucono go z partii, potem również z kraju.
Są to fakty dość powszechnie znane i nie one decydują o tym, że chciałem o Kołakowskim dzisiaj słów kilka powiedzieć, ale ten najgłębszy nurt jego własnych poszukiwań sensu życia. Czym jest życie? Dlaczego warto żyć? Dlaczego warto zgłębiać przeszłość? I myślę, że to jest najcenniejsze w Kołakowskim. Dlatego chciałbym wspomnieć o trzech książkach, trzech esejach i ostatnio opublikowanej biografii, bardzo znakomicie napisanej, ujmującej właśnie te wszystkie dylematy i zwroty życiowe Kołakowskiego. Jakie to są książki? Jedną z pierwszych, o której chcę powiedzieć słów kilka, to jest jego doktorat, opublikowany w roku 1958, a więc pisał go człowiek niespełna 30-letni. Jego tytuł to Jednostka i nieskończoność, wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. Kołakowski wielokrotnie do filozofii Spinozy wracał, bardzo gruntownie go przestudiował. Właściwie wszystko, co można było na jego temat, w wielu językach przeczytał, ale zgłębiał przede wszystkim jego oryginalne łacińskie teksty, zwłaszcza etykę. I tam u Spinozy starał się zdobyć ten kierunek swoich własnych poszukiwań. Nieprzypadkowo zapewne ostatnią książkę, którą Kołakowski przygotował do druku, to było właśnie wznowienie tego doktoratu, czyli myśl Spinozy, zagadka Spinozy, dotknięcie Spinozą, to było coś, co towarzyszyło mu całe życie. Pierwszym esejem, o którym chcę powiedzieć, to jest esej opublikowany rok później po doktoracie, bardzo głośny esej Kapłan i Błazen, gdzie Kołakowski przeciwstawia jakby te dwie postawy takiego hieratycznego, pełnego namysłu, troski o innych kapłana, który strzeże rytuału, strzeże porządku i przeciwstawił go postaci czy postawie błazna, który wszędzie stara się znaleźć dziurę w całym, ośmiesza czasem pozorne powagi i w tym eseju opowiedział się raczej po stronie błazna, raczej tego, który żartobliwie, ironicznie, czasem groteskowo kwestionuje zastane autorytety i myślę, że to jest bardzo bardzo ciekawe, że te poszukiwania sensu życia filozofii Spinozy były jakby podszyte takim ironicznym podtekstem. Drugą książkę, o której chcę powiedzieć i która moim zdaniem jest najważniejszą książką Kołakowskiego, to jest Świadomość religijna i więź kościelna, opublikowana w 1965 roku. To jest książka o chrześcijanach bezwyznaniowych, o ludziach, którzy się nie mieścili w strukturach, w instytucjach, którzy zawsze poruszali się jakby po obrzeżach. Ta książka była tłumaczona na wiele języków, zdobył dzięki niej opinię wyjątkowego eksperta od filozofii i teologii XVII wieku, tego najbardziej burzliwego, można powiedzieć, wieku w historii nowożytnej Europy, która przygotowała potem zmiany oświeceniowe i była takim krokiem ku nowoczesności. I ciekawe, że w tym Kołakowski się bardzo jakoś odnajdywał, tym się pasjonował. I jakby swoistym kontrapunktem znowu, czy komentarzem do tej niezwykłej książki jest opublikowany w tym samym roku, czyli w 1965, esej Jezus Chrystus, prorok i reformator. To bardzo zaskakujące dla kogoś, kto jest czy był postrzegany jako jeden z głównych ideologów filozofii marksistowskiej. I rzeczywiście Kołakowski
wymykał się takim łatwym uogólnieniom i pokazywał, że Jezus jest ważny również dla ludzi niewierzących, jako pewien wymiar kultury, wymiar myśli społecznej, również dla ludzi niewierzących. Ten esej wywołał bardzo duże poruszenie, jednych zgorszył, jak marksistów dogmatycznych, a u innych, jak u katolików, między innymi u kardynała Wyszyńskiego, wzbudził ogromne zainteresowanie i nadzieję, że Kołakowski kiedyś się nawróci, co się nie stało, ale to nie oznacza, że nie można z jego myślą właśnie w taki twórczy dialog wejść. I trzecia i ostatnia książka, o której chcę powiedzieć, to jest Główne nurty marksizmu, opublikowane już poza Polską na emigracji w 1978 roku. To jest ogromne dla niektórych opus vitae, czyli taka księga życia Leszka Kołakowskiego w trzech tomach. To jest taka rozprawa właśnie z tą utopią, której przez kilka lat sam hołdował, jej wierzył. To jest takie rozliczenie się właśnie z tą wielką iluzją totalitaryzmu komunistycznego XX wieku. I myślę, że można potraktować jako swoisty komentarz do tych wszystkich trzech książek jeden esej, może najmniej znanych, ale dla mnie osobiście najbardziej bliski. To jest esej napisany w takiej książce, którą miałem okazję przygotować do druku, i ten esej Kołakowski na moje usilne prośby i błagania napisał, mianowicie Wiara dobra i niewiara dobra. To znaczy, że Kołakowski tutaj się opowiedział po stronie takiego agnostycyzmu, sceptycyzmu, a raczej człowieka, który się życzliwie przygląda różnym próbom znalezienia sensu życia, i wszystkie te próby uważał za istotne, ważne, ale sam jakby nie opowiedział się po żadnej. I pewnym zwieńczeniem tych trzech książek i tych trzech esejów jest wspaniała biografia pióra przyjaciela Leszka Kołakowskiego, Zbigniewa Mencla, Kołakowski, Czytanie świata, biografia. To jest książka, która pokazuje przede wszystkim żywego człowieka, wpisanego w czas bardzo trudny, czas przełomów, ale dzięki swojemu niespożytemu intelektowi, wysiłkowi, pasji, chęci zrozumienia, myślę, że Kołakowski przeszedł i ocalił integralność własnej osoby, i również może służyć nam dzisiaj, może nieco zagubionych w tym świecie późnej nowoczesności, jako pewien, jeśli nie wzór, to przynajmniej przykład, jak można sobie radzić z przeciwnościami losu.